w 17. I trzeci po pierwszej kolejce, w której skoczył 137,5. Kamil Fruń! Kamil w powietrzu! Kamil unosi się i ląduje daleko! Pięknie, pięknie, tak! Skacze arcymistrz, trzykrotny mistrz olimpijski, dwukrotny zwycięzca turnieju czterech skoczni. I proszę dorzucić, co państwo chcą, bo wydaje się, że on kocha tę skocznię, a my kochamy Kamila, kiedy jest w takiej formie. 140 metrów, noty 19,5 punktu. Będzie zatem ocena 58,5, czyli taka jak najwyższe oceny w tym sezonie. Kamil zrobił wszystko, co mógł. To musi być podium, 69 w jego karierze. Tylko który stopień tego podium? To jest ostatnie pytanie, które sobie w związku z tym zadajemy. 6,8 punktu, noty 19,5 od wszystkich sędziów. I teraz będzie rosła ta klepsydra. 296 na 295,7. Kamil Stoch jest na podium narodów w Pucharu Świata w Zakopanem. Ależ pięknie toczy się ta historia. Mówiliśmy, Przemek, o tym, że może być dwóch biało-czerwonych skoczków, a przecież kończyć to wszystko będzie Dawid Kubacki. Co tu się dzieje? Ale Stefan Laje. Stefan Laje. Niemcy nie wygrali od 2004. On był wczoraj indywidualnie najlepszy, ale minimalnie przed Dawidem. No, patrzmy, patrzmy. Laje jest w wysokiej formie. To trzeba mu przyznać. Ale skacze zbyt blisko, a więc nie wyprzedzi Kamila. A więc już na pewno Polak. To możemy powiedzieć w 100%. Bo przecież został tylko Dawid. I już się cieszymy. Już Piotrek Żyła padł w objęcia Kamila Stocha. Popatrzmy na Stefana Laje. Możemy to już zrobić spokojnie, na zimno, 134 metry. Tak, to nie pozwoli mu wyprzedzić Kamila Stocha. Ale zobacz, zobacz, jak historia pięknie się toczy. Pierwszy konkurs 40 lat temu, kiedy wygrywał Stanisław Bobak. Dzień później Piotr Fijas i Stanisław Bobak, podwójne zwycięstwo. Na pierwszym miejscu Fijas, na drugim Bobak, a teraz Laje dopiero trzeci. I będziemy teraz patrzeć na to, co zrobi Dawid Kubacki. Tylko on pozostał na górze, a więc już wiadomo, Polak wygrywa konkurs Pucharu Świata w Zakopanem. Tylko kto? Czy Dawid, czy Kamil? A może egzekwo? Dlaczego nie? A może jeden pierwszy, a drugi na drugim miejscu? 138 metrów. Dawid, siła spokoju, nocne wybicie. I leć, Dawid, leć jak najdalej. Staraj się pokonać. I Dawid ląduje trochę blisko. On dokładnie wie, że w ten sposób przegrywa tę walkę o zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Czego tam zabrakło w tym skoku? 133 metry. Które to będzie miejsce? Aż 10,2 punktu dla Dawida dodatkowo. Noty 18,5, 18. Będziemy liczyć. Przypomnijmy, Dawid miał 4,2 punktu przewagi nad Stefanem Laje. 4,8 nad Kamilem Stochem. I teraz patrzymy. Duet trenerski. A my będziemy patrzeć. Kamil Stoch, zwycięzcą dzisiejszego konkursu. A Dawid Kubacki, które to będzie miejsce? Które to będzie miejsce? Jest trzecie! Jest trzecie, a więc Dawid Kubacki na podium. Kamil Stoch wygrywa. Jakżeż wspaniale świętujemy 40. urodziny Pucharu Świata w Zakopanem. Panowie, czapki z głów, kaski z głów. Jesteście cudowni. Cudownie, cudownie, bo to dziewiąte z rzędu przecież podium Dawida Kubackiego. 9 razy w kolejnych zawodach Pucharu Świata staje na podium Dawid, a Kamil wygrywa po raz 35 w swojej karierze. Prowadzimy 11-10 z Austriakami, bo to było 11 zwycięstwo polskiego skoczka tu na Wielkiej Krokwi. Pozdrawiamy wszystkich kibiców, którzy świętują tutaj na Wielkiej Krokwi. To jest niesamowite szaleństwo. Cudowne urodziny, wspaniały spektakl, niesamowite emocje, które nam tutaj towarzyszyły. Kamil Stoch przyjmuje gratulacje. Ileż czekał Kamil na to zwycięstwo. Ja mówiłem wczoraj podczas rozmowy z Kamilem, a może to będzie przełamanie. Może ten konkurs drużynowy, te dwa świetne skoki Kamila, to będzie ten moment, od którego zacznie się ta dobra passa. I on dzisiaj wygrywa w Zakopanem. Czyż może być piękniejsza historia? I 5-5 w historii między nim a oczywiście Adamem Małyszem, bo mamy po 5 zwycięstw, mamy 11. No, niesłychanie się to wszystko układa i dokłada. Pisze się ta historia cudownie na naszych oczach. Kamil Stoch, Stefan Kraft, Dawid Kubacki.
Stefan Laje i Karol Geiger na czwartym i piątym miejscu. Piotrek na ósmym. Trzej Polacy w dziesiątce. Ba w ósemce. Dwaj Polacy na podium. Niedziela inna niż sobota. Tak zawsze było. Czyli zawodnicy z drużyny zwycięskiej z soboty nigdy tutaj na Wielkiej Krokwi nie zwyciężyli w konkursie indywidualnym następującym po nim. Mówmy o tych gigantach Wielkiej Krokwi, o tych fantastycznych zawodnikach, tych herosach skoków narciarskich. Pięć triumfów tutaj Gregora Schlierenzauera. Pięć triumfów Kamila Stocha, który wyrównał ten rekord zwycięstw Gregora Schlierenzauera. Po raz szósty w karierze stanął na podium Kamil Stoch. Mówimy tutaj o konkursach na Wielkiej Krokwi. Przenieśmy się lotem błyskawicy w tej chwili do Maćka Jabłońskiego. Cóż za szczęście, cóż za euforia. Nasi trenerzy się ściskają.